W związku z tym mam dla Państwa dwa zdania na temat referendum, które odbędzie się równo z datą wyborów do parlamentu, bo mnie Państwo o jakąś ocenę. Proszę Państwa, po co to PiS zrobił? PiS są, są podzielone opinie, po co to zrobił. Ja się, proszę Państwa, ze wszystkimi zgadzam, bo tego typu posunięcia mają wiele korzyści. Jednym posunięciem załatwia się ile spraw, to się nazywa synergia. Jakie są te pytania? Proszę państwa, nie każdy sobie odpowie na to pytanie jak chce. Ale ja uważam, że PiS specjalnie te pytania pod swój elektorat wymyślił, żeby ten elektorat ruszyć na wybory. Jakoby były to ważne pytania, które zmobilizują ich elektorat. Druga opcja, dlaczego PiS zrobił, żeby dać siano mediom za promocję referendum. Czyli podlizać się mediom. Więc uważam, że i ta wersja ma znaczenie, i ta. A co do samych pytań, proszę Państwa, ja są pytania proste i oczywiste. Problem polega tylko na tym, że elektorat PiSu, pod który to elektorat zostały ustawione pytania, nie rozumie, jak jest kołowany. Już Państwu czytam pytania referendalne. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? No proszę Państwa, tu y, z, przeważająca większość oprócz tych y, dziwnych ludzi absolutnie nie popiera. Ale proszę, Państwa, w ten sposób PIS y, sugeruje, że zapisu to takiej wyprzedaży nie ma, ale jak przyjdzie? Niemiec, Tusk, to taka wyprzedaż będzie. Proszę Państwa, równo jedzie rząd PiSu, jak jechał rząd Platformy z wyprzedażą majątku. Co już zapomnieliśmy? E, sprzedaż e, Lotosu, którą sami sprowokowali, to nie my, to Unia. Proszę Państwa, ostrzegaliśmy e, przed fuzją Lotosu z Orlenem. Że to będzie powód, Państwa, jak, jak, jak wizjoner ostrzegałem, że to będzie powód do reakcji komisji, żeby taki monopol rozbić, i skończy się to tym, że będziemy musieli odsprzedać ile stacji. Mówiliśmy, a nie mówiliśmy. Stało się. Tak samo powtarzam: PiS rozsprzedaje i to strategiczne branże. Udziały w poszczególnych spółkach, jak robiła to Platforma Obywatelska, ale zobaczcie, bezszczelność tego pytania jest niesamowita. I taki elektorat, który nie rozumie skomplikowanych zagrywek, on mówi: O kurde, to ja muszę iść, bo ja, bo ja zagłosuję w tym referendum za nie! A to jest akurat elektorat, powiedzmy, Pisu, tak? Czy popierasz przeniesienie wieku emerytalnego? W tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. No, proszę Państwa, no chyba nikt nie chce pracować dłużej niż musi. Nie nikt, nie nikt, proszę Państwa, są tacy ludzie, którzy e, e, lubią pracować powyżej 65 roku życia, i to są aparatczycy PiSu i aparatczycy. Platformy Obywatelskiej. Przykład aparatczyków Platformy Obywatelskiej jest emerytowana, wydawałoby się, wiceprezydent z Platformy Obywatelskiej, pani Domicela Kopaczewska, która już nabyła prawa emerytalne, ale jest dalej, proszę państwa, w pracy. Bo ona lubi pracować. O, taka praca to, proszę państwa, do 150 roku życia nawet pewnie każdemu by pasowała. I, i przede wszystkim takie same przypadki są. Pan Lech Kaczyński 74 latek, on pracuje dla dobra Polski, na to, żeby być emerytowanym zbawcą narodu i jego koledzy tak samo Pan Terlecki 73 lata, cały czas w pracy. No ale to jest inny typ pracy. To przyjemność jest, a nie praca wydawać y, y, końcówką stopy y, palcami polecenia, bo, bo się nawet nie chce ręką pokazywać, o co chodzi. Proszę Państwa, co to za praca jest? Ale oni w tym pytaniu tak samo sugerują. Czy chcesz, żeby wróciły rządy Hitlera, Tuska, bo on będzie nas poganiał jak w obozie pracy czy koncentracyjnym? No proszę Państwa, to jest obłuda. To jest po to, żeby wyciągnąć elektorat PiSu, który, który nieświadomy będzie się znowu bał niemieckiego ataku. Proszę Państwa, powtarzam. Tusk jest taki Niemiec jak ja Chińczyk. Może nawet ja bardziej Chińczyk niż on Niemiec. I jeszcze jedno ciekawe pytanie. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Państwa, no trudno postawili tę barierę, głupio ponosić koszty, żeby to rozebrać. Jej nie powinno być, bo powinniśmy mieć, powtarzam, dobre stosunki y, z Białorusią i by nie było tego problemu. A poza tym, ludzie, ile tych imigrantów y, granicami, y, na których nie ma bariery, y, tutaj do nas przychodzi? No przecież ciągle kogoś łapią, nielegalnych imigrantów. Y, więc y, to też jest y, pytanie fałszywe, ale saleją nas imigranci. Proszę Państwa, zarządów. Y, Prawa i Sprawiedliwości. Tak się kolorowo zrobiło na polskich ulicach, ale elektorat PiSu uważa, że, e, że PiS walczy e, z inwazją imigrantów. Tak, tak, ci, tak ten elektorat uważa. Mało Państwu powiem. Pewnie część z elektoratu Platformy uważa, że no to trzeba w końcu otworzyć te granice, jakby nie widzieli, jak się kolorowo zrobiło. Proszę ja rzeczywiście wydaje się, że elektorat PiSu i elektorat Platformy to są ci najbardziej Obyci politycznie. Okazuje się, że nie. Oni mają zielonego pojęcia. Jeżeli ich tutaj y, dowódcy takie im pytania podstawiają, co to głupi by się zorientował, to znaczy, że oni są poniżej tego. Mi się to nie podoba. To jest złe traktowanie elektoratu. Ja uważam, że elektorat PiSu zareaguje w ten sposób, że pójdą odpowiednio, odpowiedzą na te pytania, ale zagłosują na ruch dobrobytu i pokoju. Ja tak uważam. Na razie jeszcze. <laughs> Tak nie będzie, ale jak zarejestrujemy w 21 kręgach i dowiedzą się o tym, że jest normalność, normalniejsza niż to, to, ta normalność, która, którą mieli zapewnioną przez PiS czy Platformę Obywatelską, wtedy ludzie wybiorą lepiej. Na tym to polega. Dlatego nam kradną ideologię. Przestali bełkotać o wartościach, a mówią, jak zmusisz to wiedzieć. Mówią, jak ruch do i pokoju. No i jeszcze jedno ciekawe pytanie. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską? Przecież okazuje się, że nie ma takiego mechanizmu, ale dobra, choćby nawet był, no to przecież nikt nie popiera. No dobrze, nikt nie popiera. Hmm. Eee, a dlaczego tutaj nie ma, panie Morawiecki, bo pan za tym stoi, eee, dlaczego tu nie ma imigrantów eee, z niebliskiego Wschodu, czyli z Ukrainy? Z południa, czyli z Czech-Słowacji i, i na przykład z Warszawy, z lotniska Okęcie, tak? Tutaj, to, tego nie ma wymienionego, a przecież jest ich pełno. A poza tym, dlaczego tu nie, nie ma imigrantów z zachodu, na przykład z Niemiec, bo też są już z Niemiec? Czyżbyśmy zapomnieli, pokazywałem Państwu stronę, migracje.gov.pl Ilu tu my Niemców przyjęliśmy, Szwedów ile tu przyjęliśmy, ile tu przyjęliśmy Norwego, proszę Państwa, Szwajcarów, Japończyków i tak dalej, i tak dalej. No to co to są? No imigranci są, tak? Więc proszę Państwa, takiej obłudy jak na tym referendum to ja dawno nie widziałem, a każdy z nas wiadomo, jak odpowie na te pytania. Jak już jesteśmy e, przy tych manipulacjach, e, w których wykorzystuje się nas, jak i też imigrantów, w manipulacjach lawirując między faktami, a de facto kłamiąc, to mam dla Państwa ciekawostkę. Normalnie bym nie zwrócił na to uwagi, gdyby nie pewien obywatel, który we Wrocławku lansuje, lansuje bohatera czarnoskórego. On, on też taki, jak cytuję, sam on o tym mówi, mocno opalony. To są słowa tego człowieka, który kłamał na mój temat.